studiu sportowego weekendu bohaterka 20. PKO Poznań Maratonu, zwyciężczyni Monika Stefanowicz, trzykrotna nasza olimpijka. Witam cię pięknie. Witam. I również olimpijczyk, również biegacz, również maratończyk Michał Bartoszak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Serdeczne gratulacje, Monika, za to, co dziś udało ci się osiągnąć, choć przed startem, jak rozmawiałyśmy, miałaś pewne niepewności. Z czego to wynikało? Niepewności pojawiały się już troszkę wcześniej. Nie mogłam ze swoją dyspozycją sportową dojść do takiej pełnej formy. Wiedziałam, że ta dyspozycja ma przyjść na koniec października, też się szykowałam do wojskowych mistrzostw światowych, ale nie zakwalifikowałam się do reprezentacji i padła szansa, żeby wystartować tutaj w Poznaniu. Tym bardziej chciałam tutaj wystartować, no to moje miasto, tutaj debiutowałam, także tym bardziej. A przed biegiem troszeczkę też jeszcze takie problemy zdrowotne, jakiś tam uraz troszkę w łydce i taka się pojawiała niepewność, tak, startu, niepewność formy. No ale jak widać dzisiaj troszeczkę asekuracyjnie zaczęłam na początku i się rozkręcałam na biegu i objęłam dobrą taktykę i pozwoliło mi to na dzisiejsze zwycięstwo. Pochwal się może tym medalem, pokażmy, bo te medale zawsze są wyjątkowe, więc w trakcie, kiedy będziemy tutaj oglądali to cudeńko, powiedz, takim kluczowym momentem było ten moment, o którym opowiadałaś, że ty zaczęłaś już wierzyć w to, że jest coraz bliżej ta ekipka, że ty ją możesz nie tylko dogonić, ale i przegonić. To był taki kluczowy moment? Ja w sumie dowiedziałam się bo cały czas biegłam druga, trzecia. Pierwsza była Kenijka, potem jeszcze była Białorusinka, ja biegłam na trzeciej pozycji, na początku czwarta, piąta. Ale ja wiem, że ja potrafię się rozkręcać na tym dystansie. Wolę zacząć spokojnie i potem troszeczkę przyspieszać. Wiem, że później ta Białorusinka zeszła, byłam druga, mnóstwo kibiców na trasie, to mnie mobilizowało, wszyscy mi krzyczeli po imieniu, Monika, świetnie, jesteś druga, to naprawdę dodawało wiele sił. Ciężkie odcinki na ulicy Hetmańskiej, dużo podbiegów, ale naprawdę tam mnóstwo kibiców mnie wspierało i pomagało, a tak naprawdę uwierzyłam w to, że mogę dojść tą pierwszą zawodniczkę pochodzącą z Kenii na Grunwaldzkiej, gdzie to długa prosta, 3 km ponad do mety, 3 albo 4 nawet. I widziałam samochody, które przed nim jadą i widziałam jej jaskrawą koszulkę. I widziałam, że to moje tempo, którym ja biegnę, pozwala mi się coraz bardziej do niej zbliżać. No i uwierzyłam w to, że potrafię, że jeszcze wskrzesiłam w sobie jak najwięcej sił. Też nie było to łatwe, bo akurat Grunwaldzka była pod wiatr. Ale udało się. Tak. Po 41 kilometrze jeszcze mi tam trener krzyknął, że no jak nie teraz, to nigdy. I zmobilizowałam się, znalazłam jeszcze resztki sił i wbiegłam na metę pierwszą. Panie Michale, my patrząc na to i pan też z zewnątrz, czy my mamy prawo mówić o tym, że to jest niespodzianka, czy wciąż jeśli Polak wygrywa na królewskim dystansie w momencie, kiedy na trasie są biegacze z Czarnego Lądu, to czy to nadal jest coś niespodziewanego, czy powinniśmy już do tego przywyknąć? Byłaby to zdecydowanie większa niespodzianka, gdyby wygrał mężczyzna. A to się nie naszej udało, rasy, czy byłby to Polak. Natomiast w kobietach jednak, znaczy rekord świata w tej chwili padnie potyczny, natomiast jednak babki lepiej rywalizuje się niż mężczyźni na tych światowych rynkach. Szczerze mówiąc, Monika, na ciebie nie stawiałem, bardziej stawiałem na tą Białorusinkę, która zeszła. Zeszła z trasy. Ale Monika już nieraz potrafiła zachwycić. Mnie najbardziej ze wszystkich biegów twoich zachwyciłaś w Łodzi. Dla mnie tam to było po prostu coś nieprawdopodobnego, absolutnie. No i dzisiaj dla mnie jesteś królową. Po prostu zazdroszczę kibę, bo mi nie było nigdy dane zrobić czegoś takiego u siebie. To jest chyba najwspanialsze właśnie być w swoim środowisku. Nie? Chociaż biegał tutaj pan raz miałem występ, on był bardzo nieudany. No, startowałem po bardzo silnym antybiotyku. Pamiętam, że nawet na konferencji prasowej miałem wenflon, o którym państwo nie wiedzieliście, ale to był mój problem. Tak po prostu jest w sporcie. Nie zawsze się wszystko udaje, że Monika na pewno może to potwierdzić. No, sport jest nieprzewidywalny. Małe przeziębienie potrafi złamać wszystko. A jak wspominacie te poprzednie edycje, w których startowaliście, choćby ten 2002 rok, to były chyba w ogóle inne czasy, nie tylko tego biegu, ale w ogóle biegania i w Polsce, i na świecie, prawda? Pewnie jak trenowałaś, to niektórzy mówili i pytali się, dlaczego ty to w ogóle robisz? Teraz jest to tak oczywiste i tak powszechne, że ludzie biegają. Ja pamiętam swoje początki, jak tutaj w Poznaniu trenowałam drusałką nad Strzyszynkiem w klubie Olimpia Poznań, teraz już Grunwald. Ale na początku bardzo mało osób biegało, a teraz jest mnóstwo amatorów.
Jest świetna atmosfera, zwłaszcza w weekendy, gdzie jest wolne, wszyscy mają więcej czasu na trening. Naprawdę ludzie, sporo ludzi biega, jeździ na rowerach. Jest super atmosfera na trasach biegowych, pozdrawiamy się. Zupełnie inny wymiar biegania kiedyś, a dzisiaj. Nigdy żeśmy nikogo nie spotykali w tych naszych czasach, powiedzmy, nie wiem, to 20 lat temu, to w zasadzie, bo jesteśmy z tego samego klubu, z Olimpii Poznań, czyli biegaliśmy w tym samym terenie. Tak robiłem 16 km rozbiegania, czy 18, to jak spotkałem jedną osobę, to był szok. My oglądamy teraz zwycięzcę pierwszego właśnie historycznego Poznań Maratonu, Andrzej Krzyścin, który dziś też przecież obserwował to, co działo się na trasie. Chciałam o jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. Poznańska Malta, bo wszyscy mówią, że Poznań to przede wszystkim dobra organizacja, wspaniali kibice, ale jest magia Malty. I to właśnie uczestnicy zażyczyli sobie, żeby ten bieg nad tę poznańską Maltę wrócił. Rzeczywiście jest coś w tej Malcie takiego magicznego? Wczoraj jak byłam na konferencji i oglądałam trasę, tak byłam sceptycznie nastawiona, bo wiedziałam, że zawsze na tej Malcie możemy się spotkać z bardzo silnym wiatrem. Albo w jedną, albo w drugą stronę, zawsze. Prawda? Jest jezioro, więc praktycznie zawsze wieje. No ale dzisiaj byłam mile zaskoczona, bo pierwszy bieg akurat w stronę centrum, bo nawracaliśmy tam, w stronę centrum był z wiatrem, więc dodawało fajne sił i człowiek troszeczkę odpoczywał. A po drugiej stronie, od strony tam Baraniaka, już troszkę schowaliśmy się od tego wiatru. Jedynym problemem był, największy problem był na podbiegu, na wybieg z Malty przed stokiem i wbieg w lewo potem na Baraniaka. To był taki kulminacyjny moment, 25-6 km. 2:29:30 to jest minimum olimpijskie. I teraz pytanie po tym czasie, kiedy troszkę ciebie nie było, trochę zastanawialiśmy się, czy ty o te czwarte igrzyska będziesz chciała powalczyć, czy dziś po tym biegu możesz zadeklarować, że tak, podejmuję rękawice? Na razie muszę troszkę emocją ochłonąć, jak gdyby. Bo jeszcze dzisiaj jestem cała w euforii i nawet nie czuję się tego zmęczenia po biegu. Ale nie mówisz jutro... Nie mówię nie, nie mówię tak. Na pewno dzisiejsze zwycięstwo, wynik też uważam, że jest całkiem przyzwoity. Będziemy czekać na decyzję. Myślę, że rozważę ten temat. Właśnie. Pani Michali, jeszcze o jedną rzecz chciałam pana zapytać, o to, co wydarzyło się całkiem niedawno, czyli złamanie 2 godzin przez Kenijczyka. No i takie kontrowersje, prawda? Bo 41 pacemakerów, specjalne buty o centymetr wyższa podeszła. No i pytanie, czy to jest jakiś sygnał, jeśli chodzi o ludzkie bariery? Czy należy wierzyć w to, że to za parę lat stanie się już normą, że będą najlepsi biegacze łamali te 2 godziny? Myślę, że to troszeczkę pójdzie. To są jednak psychologiczne zawsze takie bariery w nas. Ja pamiętam wtedy, kiedy ja biegałem na przykład 5000 metrów na bieżni, takim jedną osobą, która łamała 13 minut, był Said Awita. W tej chwili, nie wiem, 15, 18 zawodnik łamie i to grubo łamie 13 minut, także no, to świat się zmienia. To nie wiem, czy to są technologie, czy to jest żywienie, czy no nie wiem, no nie chcę drugiego dna tutaj podpowiadać. Natomiast no myślę, że teraz będzie zdecydowanie łatwiej atakować te 2 godziny. Ten pierwszy raz jest chyba najtrudniejszy. A teraz on pokazał, że można. Co prawda to były laboratoryjne warunki, one są oczywiście absolutnie nieporównywalne do rzeczywistości. Dlatego też nie uznano tego jako rekord świata, prawda? Tak, ale jednak jest bariera, jest pokazane, że można. Także jest to sygnał. A my cieszymy się jeszcze raz zwycięstwem Moniki Stefanowicz w tym 20. PKO Poznań Maratonie. I drodzy Państwo, na koniec jeszcze takich kilka ciekawostek, bo myślę, że to jest coś, co zawsze kibiców i mieszkańców Poznania interesuje. Więc przez te 19 lat, podczas tych wszystkich edycji, więcej biegało Nowaków niż Kowalskich. W stosunku 420 do 240. To jedna z ciekawostek. W 18. PKO Poznań Maratonie ponad 1000 kobiet ukończyło bieg. To jest też bardzo dobra informacja. 2007 rok to do lamusa odeszły koszulki takie zwykłe, bawełniane t-shirty, a weszły te techniczne. 2008 to debiut zapisów przez internet. I tak właśnie ten Poznań Maraton się nam rozwijał. I fajnie, że jesteście częścią tej całej historii. Monika Stefanowicz, Michał Bartoszak, dziękuję Wam pięknie za spotkanie. Dziękuję bardzo.